Panią Gaję Rękas. Szanowni Państwo, 3 lata temu, będąc w Chorzowie, zwiedzając galerię MM, zobaczyłem pracę, powiem, tylko niezwykłe, przynajmniej w ten czas takie odniosłem wrażenie. I będąc żoną w galerii, zobaczyliśmy w zasadzie, zobaczyłem po minie żony, że odniosła takie samo wrażenie. Doskonała jest praca. Zwróciliśmy w ten czas uwagę na pracę pani Kai Rękas. Jest mi ogromnie miło, że po tych 3 latach możemy gościć w Chełmku całą wystawę. Ja się bardzo cieszę jako organizator, że zdążyłem, znaczy w tym sensie zdążyłem, bo to, że pani Kaja Rękas będzie znana i słabna, chociaż w plastyce to nie jest tak jak w muzyce rockowej czy takiej pop, że to ta sława to jest taka właśnie taka, że każdy, że nawet pani z kiosku wyjrzyj, o pani Kaja. Wręczę Państwu, że tutaj wszystko jest na jak najlepszej drodze. Jest nam bardzo miło, jesteśmy po prostu dumni, że tak wspaniałe prace gościły w naszej galerii. I powiem więcej, nie po raz pierwszy, to ponieważ ci Państwo, którzy są naszymi stałymi gośćmi i uczestniczyli na przykład w otwarciu Międzynarodowego Biennale Plakatu, które mieliśmy zaszczyt gościć, plakatu politycznego, imprezy organizowanej przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Wśród setki plakatów z całego świata był plakat pani Kai Rękas, który gdzieś tutaj w tej okolicy wisiał i naprawdę był wspaniały. W tej chwili mamy tutaj zgromadzoną kolekcję prawie 30 prac z cyklu Cyrk. Proszę Państwa, pani Kaja Rękas jest absolwentką 2 znakomitych śląskich uczelni artystycznych. Zacznę od tej, która jest mi najbliższa. Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie, Wydział Artystyczny i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ta kolejność nie jest przypadkowa, chociaż oczywiście katowicka uczelnia to jest ten, ale ta cieszyńska jest mi zdecydowanie bliższa, więc od niej zaczynam. Pani Kaja, na pewno mówiąc tutaj do nas kilka słów, powiem o wszystko szczegółowo. Ja tylko powiem, że od ukończenia Akademii brała udział naprawdę w wielu to prestiżowych wystawach, prezentacjach i biennale plakatu czy grafiki. Bardzo się cieszę, bo prezentujemy tutaj taki cykl prac, może troszeczkę nietypowych. Cykl właśnie, gdzie nośnikiem jest blacha. Bardzo się cieszę, że udało nam się panią Kaję namówić na pokazanie również tych prac. Pani Kaja Rękas i jej wykład na temat pod tytułem Skąd się biorą te fantastyczne prace? Ja chciałam Państwu podziękować przede wszystkim za przyjście, za możliwość prezentacji tutaj moich pracy w tej galerii. Są to prace, które są w większości plakatami i powstawały no, w różnorodny sposób. Przede wszystkim są to kolaże, które później zbieram różne elementy jakby graficzne, fotograficzne, składam to później wszystko w komputerze i potem powstają tego typu prace. Są to prace dotyczące plakatu cyrkowego, który teraz już w zasadzie nie istnieje. Tak samo jak cyrk już jest dużo mniej znaną instytucją niż był w latach 60. czy 70., więc jest to taka moja próba powrotu do tego plakatu, który kiedyś był bardzo popularny w naszym kraju. A druga część no to są już grafiki wykonane techniką sitodruku, odbite na blachach, które w różny sposób staram się zdobyć. Te blachy pokryte są już korozją, więc już jakby wcześniej spełniały jakąś swoją funkcję. Ja znajduję je głównie na złomowisku, czasem zostają znajomych i później odbijam na nich za pomocą sitodruku te formy. Moje pracownie można obejrzeć tam na prezentacji, więc zobaczą Państwo wtedy, na czym mniej więcej polega sitodrukowa odbitka. Co było najzwyczajniej w świecie? Tracja i od.